Cześć, witajcie, z tej strony Roman. Witam was w tym dość nietypowym poradniku. Będzie on dotyczył, jak pewnie przeczytaliście, odnowienia snapshotów. Co przede wszystkim w takim razie będzie celem tego poradnika? Cel będzie tak naprawdę jeden, ale będzie to połączenie dwóch rzeczy. Pierwsza to jest zmniejszenie czasu ekspozycji, czyli naszego czasu, w którym jesteśmy wystawieni na ostrzu przeciwnika. Wiadomo, zmniejszenie tego czasu zmniejsza czas przeciwnikowi na przycelowanie. I druga rzecz jest to zwiększenie celności oddawanych strzałów, ponieważ nie jest problem, aby wychylać się na bardzo krótko, a oddawać niecelne strzały. I odwrotnie, nie jest problemem oddawać strzały celne, ale być wystawionym przez dłuższy czas tak naprawdę na ostrze przeciwnika. Dlatego też w oddawaniu strzałów chodzi o to przede wszystkim, aby maksymalnie skrócić ten czas, kiedy jesteśmy pokazani, z jednocześnie jak największym zwiększeniem szans na trafienie. Da się coś takiego pogodzić i tutaj przechodzimy też do czegoś drugiego, bo w zasadzie jest też drugi powód, dla którego chciałem stworzyć ten poradnik. Chodzi przede wszystkim też o to, że bardzo często osoby, które opanowały tę technikę w sposób mistrzowski, najczęściej są to po prostu bardzo dobrzy gracze, którzy rozumieją, z czego to się bierze i wykorzystują to na swoją korzyść. Często są oskarżani o jakieś lepsze RNG, że kupują premium, że cheatują. A w ten sposób chciałem pokazać od kuchni, jak to wygląda, żeby słabsi gracze zrozumieli, że tak naprawdę to ich gra wynika z po prostu jej świetnego opanowania, jak również, żeby sami mogli się tego nauczyć, bo niestety widzę wielokrotnie, że również ci słabsi gracze mają z tym problemy. Widać to na streamach, na powtórkach, jak również po prostu widzę, pojedynkuję się z takimi graczami, że poświęcam na to zdecydowanie zbyt dużo czasu. Także na pewno będzie część praktyczna, wyjaśniająca krok po kroku, co wykonuję, czego nie wykonuję, bo to też będzie bardzo ważne. Ale zanim do tego przejdziemy, kilka rzeczy technicznych, aby po prostu, które należałoby wiedzieć, zanim przejdzie się do praktyki. Także teraz przechodzimy do TankGG. I wszystko wyjaśnię. Witam was tym razem w garażu. Tak jak powiedziałem, na początek chciałbym wam powiedzieć w ogóle, skąd się bierze tak naprawdę rozrzut celownika, bo to jest najbardziej kluczowe tak naprawdę, czyli planowanie nad tym, żeby ten celownik był jak najmniejszy, gwarantuje to właśnie celność oddawania strzałów. I niestety musiałem się udać do TankGG, ponieważ rzeczą straszną uważam jest to, że nie ma możliwości podejrzenia tych statów, które nas interesują. No, nie będę na to za bardzo narzekać w tym filmie, bo mógłbym się za bardzo rozgadać. Natomiast no, powiedzmy szybko, z czego to się bierze. Bierze się to z tak zwanych substatów. One są opisane właśnie w tym miejscu. Są trzy wartości. Onmoving, tam traverse, które traverse oczywiście. Pierwszy dotyczy ruchu, drugi dotyczy obrotu czołgu. Zazwyczaj te dwie wartości są dokładnie takie same. I trzecia jest to wartość podczas obracania wieży. Natomiast nie jest to wartość maksymalna do rozrzucenia celownika, bo pewnie widzicie, że te wartości są dosyć enigmatyczne. To jest wartość, tak naprawdę to jest ułamek. To jest tak naprawdę mnożnik. To jest tak naprawdę mnożnik, można powiedzieć, który uwzględnia celność bazową. Tutaj mamy 0,38. W jaki sposób pomnożono tak naprawdę przez ten mnożnik. Dokładnego wzoru nie chcę podawać, ale chcę, żebyście mieli ogólne pojęcie, skąd to się tak naprawdę bierze. Oraz też jest brana pod uwagę prędkość. I to nam z miejsca mówi kilka rzeczy. Po pierwsze, jeżeli się poruszamy wolno, celownik jest mniej rozrzucony. Czyli wykonujemy mniejsze ruchy wieżą, również to dotyczy. Jedziemy wolniej, szybciej, ten celownik odpowiednio się zmniejsza, czy też rozszerza, zaczynamy się oczywiście, czy zwalniamy, czy przyspieszamy. A także widzimy, że tak naprawdę mamy dwie zmienne. Dwa czynniki, tak? Czyli ruch całego czołgu oraz obrót wieży. Niestety, jest tak zrobione, że najczęściej będziemy po prostu musieli wyjechać, a więc będzie ruch, aby móc strzelić, no bo musimy się oczywiście po prostu wychylić, tak, i wtedy dopiero widzimy przeciwnika, musimy się cofnąć. Natomiast co możemy zrobić, to ograniczyć ruchy wieży. I to jest jedna z
podstawowych tak naprawdę rzeczy, które będę w tej później omawiać na treningówce, czyli po prostu tak wyjeżdżasz na przeciwnika, aby nie wykonywać niepotrzebnych ruchów. Wieży czy kadłubem. Czyli tak naprawdę będzie to polegało na tym, żeby wykonywać jak najmniej ruchów po to, aby ten celownik miał jak najmniej kar do tego za to, że się rusza, przez co jest maksymalnie zgrany. Oczywiście nie każdym czołgiem będzie to wychodziło w tym samym stopniu, ponieważ wartości te są bardzo różne, jak pewnie dobrze wiecie. Natomiast możemy odpowiednią techniką zrobić wszystko, aby ten celownik jak najmniejszy był, a więc mały celownik to jest jak najmniej mniej czasu do tego, aż się zgra, więc pierwsza z tych rzeczy, o których mówiłem wcześniej. Oraz po prostu mamy naprawdę czasami naprawdę niewiele potrzeba, ten celownik był po prostu do końca zgrany, a więc również jest kwestia tego, że nie pokazują się specjalnie zbyt długo. Natomiast zanim przejdziemy jeszcze do praktyki, jest tylko kilka rzeczy podstawowych, o których chciałem powiedzieć. Zwłaszcza jest to błąd popełniany przez słabszych graczy. Mianowicie poza odpowiednią techniką, poza tymi wartościami, można jeszcze to modyfikować poprzez odpowiednie wyposażenie oraz odpowiednie perki. I dobrze, że to będzie tam tak dziedzin, bo to jest chociaż edytowalne w tym miejscu. Obciąż efekt będzie brało pod uwagę po prostu to, co wykonujemy. Po pierwsze, na pewno rzeczą, która jest zdecydowanie pomaga, to racje bojowe. Jeżeli chcecie dobrze strzelać, zalecam, choć nie jest to niezbędne, używać racji bojowej. Widać do tego, że wartości te nie są jakieś strasznie zmienione w stosunku do tego, jak były domyślnie, natomiast zawsze jest to jakaś poprawa. Kolejną rzeczą jest stabilizator. I to już tutaj mamy 0,18. Bez niego było ile? Z 23. Wiesz, że tu już jest kolosalna różnica, udaje nam to 20% prawy. I jeden z podstawowych błędów początkujących graczy jest używanie skupiaczki zamiast stabilizatora. Zawsze, jeżeli możemy, używamy stabilizatora i to się dotyczy zawsze. Tak naprawdę, jeżeli nie ma czegoś takiego, jak co jest lepsze, to czy to? Zawsze. Ale to zawsze jest lepszy stabilizator. Można ewentualnie rozważyć stabilizator plus skupiaczkę, jak na przykład się gra na Batchacie. Albo też jeżeli nie gram na racjach bojowych, też często niektórzy tak korzystają z dział większego kalibru. Natomiast zawsze, ale to zawsze skupiaczka, stabilizator będzie lepszym wyjściem. I teraz perki, bo w tej chwili jeszcze tylko pozostały perki. Oczywistym też wyborem jest wentylacja. Teraz znowu to ciutkie poprawia, jest to oczywiście jeszcze bardziej minimalny wkład niż racje bojowe, natomiast to się będzie jeszcze kumulowało. Teraz nam z biją. Czyli tak naprawdę wentylacja i bija daje nam racje bojowe w tym wypadku, więc mamy podwojenie tego efektu, jeżeli użyjemy racji. I teraz używamy Smooth Ride. Smooth Ride jest to improves accuracy fire while on move. Innymi słowy, bo wiele osób bardzo też nie rozumie, co ten perk zmienia. Ten perk zmienia wartość tutaj, on moving, czyli jeżeli jedziemy, to ten celownik z automatu jest mniejszy, przez co znowu nie potrzebujemy tyle czasu, żeby skupić. Także to jest jedna z tych rzeczy, co bardzo wiele osób też go nie bierze, a szkoda. I snapshot, czy improve accuracy during turret rotation, czyli wpływa na tą wartość. Także to są wszystkie rzeczy, które w garażu możemy poprawić, jeżeli chcemy poprawić celność naszego czołgu w ruchu. I teraz wypada przejść do części najważniejszej. Cześć, witajcie tym razem w treningówce. Czego możemy pokazać, jak mniej w praktyce wygląda? Przyjmę kwestię dotyczącą rozrzutów. Wziąłem sobie tu jakby 60, czyli czołg, który ma całkiem niezłą stabilizację, jak na czołg ciężki, natomiast nie ma tej stabilizacji w żaden sposób idealnej, więc w jaki sposób będzie widać to, o co mi tutaj wszystko chodzi cały czas. Wziąć takiego po prostu czołgu, który tydzień cały czas ma zgrany celownik, kompletnie mija się z celem, bo właśnie cała sztuka polega na tym, że to czołgi, którym trzeba pomóc, tak to ujmę, ma sens po prostu zachowanie czegoś takiego. Dobra, tak więc na początku zacznijmy od właśnie tego rozrzucenia się celownika w ruchu. Teraz widzicie, że jak po prostu jadę,
On się rozszerza w miarę szybkiej jazdy, dlatego też istnieje taka technika często wychylania, że na pierwszym albo na drugim biegu się wychyla i się zwalnia na przykład, ale cały czas się jedzie w kierunku przeciwnika, na przykład jest coś widoczne na skorpionach, na trollach ludzie robią, też warto wiedzieć. I po raz kolejny widzicie, że tak jak kręci się wieżą, to ten celownik się trochę rozrzuca, ale nie na do końca odpowiedni czołg. O, inaczej. Jak teraz zrobiłem bardzo duży ruch, to widać było, że ten celownik się trochę rozrzucił. A te minimalne jednak ruchy powodują, że celownik rozrzucony jest naprawdę w minimalnym stopniu. Także to jest w praktyce po prostu to, co powiedziałem wcześniej. Natomiast tak przechodząc do już taktycznego zagadnienia, już tutaj mamy naszego Mundana, w którego będziemy celowo strzelać. Może od początku. Zakładamy, że ktoś tam jest, tak że musimy. Zawsze musimy założyć, że ktoś tam w tym miejscu jest. To może powiedzieć typowa z randomowa sytuacja. Pierwsza rzecz, co. Co po prostu bardzo źle robi. Przede wszystkim oni po prostu od razu wyjeżdżają na pełnej prędkości. Zatrzymują się, wychylają, próbują strzelać. Ten celownik jest wielki. Znaczy, w tym momencie szansa nawet, żeby to weszło, była całkiem niezła, no ale umówmy się, tak nikt nie będzie wam stał. Będzie też naprawdę niewiele. I. Jedna z najważniejszych rzeczy, które jest po prostu zatrzymać się. Powiedzmy, że jesteśmy rozpędzeni, wiemy, że coś tutaj będzie. Po prostu wychylamy w ten sposób, czekamy, aż się ten celownik skra. I po prostu dopiero wtedy wychylamy. Trochę inaczej będzie sytuacja miała miejsce, jeżeli wychylamy w celownika przeciwnika, który jest po prostu wyświetlony. Najlepszym sposobem jest namierzenie go mniej więcej tak jak robię, czyli podświetlenie go. Patrzę się na niego. Zakładamy, że on tam cały czas jest. Znaczy, wyświetlimy go sobie. Okej, on cały czas tutaj jest i bardzo wiele osób robi coś takiego, że patrzy się tutaj i dopiero jakoś skręca i znowu rozrzuca przez celownik. Dobra, to znaczy, chyba jest mimo wszystko zbyt celny w ruchu, nieważne. Po prostu, jeżeli mamy przeciwnika i go widzimy, zaznaczamy go obrysem, widzimy w trzeciej osobie, znowu muszę podświetlić, widzimy go w trzeciej osobie, to wjeżdżamy na niego, ale zanim na niego wyjedziemy, wejdźmy do trzeciej osoby. Daje nam dwie rzeczy. Po pierwsze, nie wykonujemy niepotrzebnego ruchu wieżą, po to, aby na niego namierzyć. Cały czas mamy tak naprawdę go w zasięgu swojego wzroku, tylko że po prostu jest dla nas w tej chwili jeszcze niewidoczny. Druga rzecz, tak jak mówiłem, trzeba ograniczać absolutnie wszystkie ruchy, żeby ten celownik pozostał najmniejszy. Więc wchodzimy w ten celownik i albo zostawiamy tak, jak było do tej pory, czyli widzicie, że jeżeli tak sobie zaznaczę, wchodzę w snajperski, on tak naprawdę się patrzy dobrze cały czas w miejscu, gdzie jest. On cały czas tak naprawdę dobrze się patrzy. Jeszcze raz, najedziemy. Cały czas jest ok. Cały czas jest dobrze, jest namierzony. Także żeby go podświetlić, żeby mi znowu nie zniknął, zaznaczam go sobie, wchodzimy w snajperski i wychylamy będąc w trybie snajperskim i robimy po prostu takie coś dosłownie w ten sposób. Nie wykonywaliśmy niepotrzebnych ruchów wieżą i celownik był zachowany najmniejszy jak być mógł. Wychyliliśmy się też tak mało jak tylko było potrzeba, ponieważ w trzeciej osobie jest to o wiele łatwiej ocenić. Ile potrzeba do naszego czołgu, żeby wychylić. On w tej chwili widział naprawdę rzeczy powodzenia. On widział po prostu tak naprawdę czubek wieży. Nie jest w stanie nas naprawdę zagrozić. Natomiast gdybyśmy to robili, po prostu nie patrząc w ten sposób, tylko byśmy wyjeżdżali po prostu tak, to by się nagle okazało, że wyjeżdżamy bokiem, ponieważ z trzeciej osoby jest o wiele trudniej ocenić, ile tego czołgu musimy pokazać. Bardzo często to się właśnie w ten sposób kończy. Że tak. Żadnego po prostu obracania wieżą, żadnego niepotrzebnego kręcenia. Jak się cofamy, też nie wykonujmy niepotrzebnych żadnych ruchów. Ja osobiście preferuję zaznaczyć autoaimem. To jest naprawdę najwygodniejsze. Celownik jest tam, gdzie być powinien. Przy chwilę przed wyjazdem możemy tam odznaczyć. Najlepiej powinniśmy tak naprawdę już w tej sytuacji odznaczyć. Wychylamy bieg strzał. Jest oddane. To jest naprawdę tylko i aż tyle w znaczącej większości przypadków i to naprawdę pozwoli wam lepiej, efektywniej strzelać. Oczywiście musicie też w różnych sytuacjach nauczyć się, żeby nie wykonywać niepotrzebnych ruchów typu na przykład jeżeli obracacie się czy coś takiego, też nie oddawać strzału. No po prostu
zawsze zaczekać za celownikiem, co też będzie bardzo istotne. Natomiast to, co teraz pokazałem, jest absolutną jakby podstawą do tego, żebyście wiedzieli, jak oddawać strzały celnie. Natomiast to nie jest tak, że po obejrzeniu tego poradnika automatycznie będziecie wszystko trafiać z ruchu i tak dalej. Natomiast są to bardziej wskazówki, wytyczne i przykład, jak powinniście strzelać w tej grze. Także mam nadzieję, że wam się to przyda. Dajcie mi znać, czy mam robić więcej tego typu rzeczy, bo sam jestem ciekaw, czy w ogóle będzie miało to jakikolwiek przepraszam, jakikolwiek odzew i czy komukolwiek to jest potrzebne. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.